Martyna Kolęba, witam Państwa w kolejnym wydaniu Interwencji. W tym programie zajmujemy się problemami, z którymi na co dzień stykają się gliwiczanie. Każdy z nich przedstawiamy w dwóch odcinkach. W pierwszym nakreślamy problem, a w drugim szukamy jego rozwiązania i przedstawiamy wyniki naszego dziennikarskiego śledztwa. W dzisiejszym wydaniu kontynuujemy temat niebezpiecznych skrzyżowań w Gliwicach, na których co roku dochodzi do stłuczek, a nawet do wypadków śmiertelnych. Takim miejscem bez wątpienia jest skrzyżowanie ulic Kozielskiej, Wyczółkowskiego oraz Kresowej w Brzezińce, gdzie krzyżują się dwie długie i proste drogi, zdaniem kierowców niewłaściwie oznakowane. Bo jedna to droga główna, a druga podporządkowana, ze słabo uwypuklonym znakiem stopu. Tylko w przeciągu ostatniego roku w miejscu tym doszło do kilkunastu kolizji oraz wypadków. Zdaniem mundurowych zarządca drogi, a więc Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, powinien utworzyć w tym miejscu rondo, aby przejazd był łatwiejszy i bezpieczny. ZDM odpiera jednak zarzuty, twierdząc, że rondo owszem powstanie, ale dopiero po zakończeniu budowy drogowej trasy średnicowej. Teraz, jak wyjaśniała nam telefonicznie Jadwiga Jegiełło-Stiborska, rzeczniczka ZDM-u, drogowcy nie chcą dodatkowo rozkopywać miasta. W rozmowie z nami Stiborska zauważyła również, że pomocni byliby policjanci, którzy mogliby na skrzyżowaniu ustawić radar, mierzyć prędkość nadjeżdżających kierowców, gdyż to właśnie nadmierna prędkość jest głównym powodem wypadków. Być może mógłby tu stanąć nawet fotoradar. Z taką opinią nie zgadzają się jednak mundurowi. Tego typu tłumaczenie jest średnio logiczne, ponieważ, to tak podam przykład, analogię. Załóżmy, że na moście mamy dziurę, to administrator drogi, jego zadaniem przede wszystkim jest zabezpieczenie tej dziury, aby nikt tam nie wpadł, a nie stawianie policjanta, który ma stać i ostrzegać kierowców. Tak, tak samo na etapie budowy czy projektowania skrzyżowań, zadaniem projektanta i wykonawcy jest antycypować zagrożenia. Stawianie policjanta na skrzyżowaniu celem ostrzegania przed ewentualnym zagrożeniem jest po prostu irracjonalne. Policjanci, a propos drugiego rozwiązania, czyli fotoradaru, policjanci, czy policja w Polsce nie stawia fotoradarów. Ja widzę, że to się dalej jeszcze ta wiedza nie przyjęła. Na terenie, przypomnę, na terenie administrowanym przez samorząd, na przykład miejski, takie prawo ma Straż Miejska, oczywiście po opinii od policji. My jesteśmy jako policja otwarci i bardzo chętnie przystajemy na tego typu propozycje, aby stawiać fotoradary. Poza terenami miejskimi, administrowanymi przez miasta, na terenie dróg krajowych czy dróg wojewódzkich, Inspekcja Transportu Drogowego administruje fotoradarami i ta instytucja takie fotoradary stawia. Rondo jest najbezpieczniejszym skrzyżowaniem, jakie chyba wymyślono. Tutaj co najwyżej dochodzi do kolizji, z uwagi na to, że każdy kierowca zbliżając się do ronda widzi, że jest to rondo, że jest to utrudnienie, wyspa, że należy zwolnić. Zdarzają się rzeczywiście kolizje na zasadzie przytarcia, ale nigdy nie dochodzi do tragicznych wypadków. A tych na skrzyżowaniu w Brzezińce faktycznie nie brakuje. ZDM podkreśla, że skrzyżowanie to zostało dobrze oznakowane. No i faktycznie przy drodze stoją znaki z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę, a także tabliczka informująca o zagrożeniu wypadkami. Pytanie tylko, czy to wystarczy i czy warto czekać na zakończenie budowy DTS-ki, skoro problem istnieje i to od dawna. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Na kolejny program zapraszam już w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Przypominam, że jeżeli nurtuje Państwa jakiś problem, chętnie o nim opowiemy. Wystarczy się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo. Jesteśmy również dostępni na portalu Facebook. Tymczasem żegnam się z Państwem i do zobaczenia.